gra. Dzień dobry, test mikrofonu. A to nie tak się nie dowiemy, czy mnie słychać, czy dobrze, czy źle. Bo byś musiał gdzieś posłuchać mnie z daleka pewnie. Dobra, no to coś sobie ćwiczymy. Coś sobie pomyślałem, że dzisiaj poćwiczymy sobie coś, żeby było bardziej rytmicznie. To może oprócz grania tych tam slów w kółko, które ćwiczymy, ale znowu się ograniczymy do pentatoniki A, mol. Ale będziemy sobie podgrywać akord jakiś na przykład, czyli A-mol na przykład, żeby było, żeby pasowało. Mamy tu taki sobie podkład. Trzy, cztery. Możemy tak sobie policzyć, że uderzamy na raz bas tego akordu, a raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Na dwa resztę tego akordu i trzy, cztery będziemy mieli wolne miejsce, gdzie będziemy sobie grać pojedyncze dźwięki, więc sami sobie robimy podkład w ten sposób. Raz, dwa. 3, 4, 3, 4, 3, 4, raz, dwa, 3, 4. No i teraz będziemy dokładać sobie dźwięki z naszej pentatoniki molowej A. Najpierw zacznijmy takim jednym dźwiękiem w tej przerwie. 3, 4, wstawmy sobie jeden dźwięk, zacznijmy od dźwięku A. 3, 4, raz, dwa, 3, 4, raz, dwa, 3, 4. I teraz kolejne dźwięki pentatoniki. J, A znowu. No i teraz sobie może zróbmy tak, że ten dźwięk, zagrajmy teraz dwa dźwięki zamiast tego jednego. Kolejne, czyli też będziemy...
Jak się komuś nudzi, to można dodać artykulację. Jakieś vibrata, bajery. Ważne, żeby nie zgubić rytmu. Dobra, no to teraz idźmy krok dalej. Mamy tutaj podkład taki triolowy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Co sobie skorzystajmy i zagrajmy teraz po trzy dźwięki triolką. Jeszcze nie wiem, chyba od każdego trzy. Dobrze grałem. Raz, dwa, trzy, raz. Dobra, to jeszcze raz. Trzy, cztery. To już się zaplątałem, ale teraz mam kolejny pomysł. No to może jeszcze posiedźmy na tym A. To teraz zagramy cztery dźwięki. No, cztery dźwięki od pierwszego, od drugiego. Od trzeciego dźwięku. No, to po dwa jest ok. To po dwa. I po jednym razie. Już się pogubiłem. Jeszcze raz. Dobra. No to więcej chyba. No jeszcze możemy zagrać w sumie, żeby się zmęczyć, możemy zagrać 6 dźwięków, żeby, bo nam się zmieszczą. Ale to mamy akurat tylko 6 tutaj, raz, dwa. To tylko te zagrajmy sobie. A, dobra, czyli możemy od tego, od dźwięku C i od dźwięku A. No i tylko, że z naszym akordem razem, czyli... Najważniejsze, żeby tutaj nadążyć i w porę zagrać akord równo. To jest najważniejsze. No to teraz sobie trochę utrudnimy sprawę. Zagrajmy na razie może trójdźwiękami. Siemanko, Kuba. Czyli... trójdźwiękami miało być, ale... Znaczy... trzema dźwiękami.
A zagrajmy sobie tylko od A i od G. Czyli od toniki i od septymy. W sumie od oktawy i od septymy. A chodziło mi o to, żebyśmy teraz trochę inne akordy też wprowadzili i na przykład sobie zróbmy tak, że zagramy dwa razy jeden taki obieg jak przed chwilą w A, a potem sobie pójdziemy na przykład do demola, który mamy w dziesiątym progu. I tym samym schematem możemy zagrać to w tym miejscu. Oczywiście tu się robi wężej i będzie ciężko. No, więc dwa takie takty w A i dwa w D, czyli coś w tym stylu. I w D. I do A wracamy. Żeby było trudniej, to może teraz 6 dźwięków od razu. Już idziemy na głęboką wodę od razu. I w D. Toniki. To też od toniki. Skargi, zażalenia idą, że o, witam serdecznie, witam serdecznie pana. Z jakiego dzisiaj części kraju? Zażalenie było takie, że nie słychać bębnów. No, bębny są takie, że ich nie słychać. No co zrobić? Tak grają na tych bębnach. Bytom. Przepięknie. Odtwarzanie filmu się nie udaje. No i to teraz co? To było sobie ćwiczenie. Możemy teraz bardziej coś organicznego wymyśleć, typu weźmy sobie jakąś zagrywkę, którą każdy może zna po pentatonice, czyli na przykład... Oczywiście znowu pamiętamy, że chodzi tu o, żeby grać
to w rytmie i się nie chodzi o to, żeby tu zrobić jakiś karkołomny wyczyń solówkowy, tylko żeby się trzymać w tajmie. Ale jakby komuś się nudziło, no to jeszcze możemy zagrać sobie jakiegoś, może... Co kto jakiś tam ma swoją ulubioną zagrywkę, tylko pamiętajcie, żeby tą zagrywkę grać w drugiej połowie taktu, a w pierwszej połowie taktu koniecznie nasz akord, żeby właśnie nie wypaść z rytmu. Poza tym to jest jeszcze drugie udogodnienie takie, że się nauczymy grać frazując solówkę, czyli nie tutaj ciągłym ogniem, tylko możemy zagrać wtedy z jakimiś pauzami. Sobie tym sposobem można poćwiczyć, byleby pamiętać, żeby się nie zgubić rytmicznie. Stąp to puentą życiową, nie gubmy się rytmicznie. Zapraszam na kolejne rozgrzewki. Zapewne jutro o 7 rano się znajdzie jakaś to nowa rozgrzewka. Ahoj.